Witajcie wszystkie lwy. Zapraszam Was na horoskop na luty 2019 roku. Co Wy tak tam walczycie? O co? Popatrzmy, jak to będzie wyglądać. Karty lecą. Ale często przy lwach mi lecą karty. Lew na luty. Być może w tym miesiącu ktoś Was poprosi o pomoc. Wyciągnie do Was rękę. I patrzymy miłość. Pierwszy tydzień. Drugi tydzień. Trzeci i czwarty. No, wspinacie się, kochani. Widzę tutaj duży progres w sprawach emocjonalnych i w uczuciach. Trochę będzie bolało, trochę będziecie musieli się natrudzić, ale tylko na początku, bo w tym pierwszym tygodniu mam pokazaną śmierć. Czyli totalną transformację. Przyjdzie takie oczyszczenie z zewnątrz, że będziecie musieli się do tego dostosować i będziecie musieli w jakiś sposób to zaakceptować. I widzę tutaj, że świetnie sobie z tym poradzicie, bo mam potem polepszenie, jeżeli chodzi o komunikację, o kontakty. Rycerz mieczy przy szóstce buław, zwycięstwo wręcz. I to nie jest to pozorne zwycięstwo w komunikacji, ale potem to idzie na wyższy poziom, na piękny poziom królowej kielichów, czyli osoby, która jest dojrzała do tego, żeby komunikować swoje potrzeby w związku, ale też słucha drugiej osoby. Także tutaj widzę dużą zmianę, jeżeli chodzi właśnie o komunikację, o taką dojrzałość w związku. Bardzo ładny ten miesiąc. Bardzo, bardzo dobrze się pokazał, jeżeli chodzi. Tutaj słyszę jakieś szmery, także dlatego na chwilkę zatrzymałam się, ale to chyba piesek. Dobra. Idziemy teraz z pracą. Trzeci tydzień i czwarty. Bardzo fajne energie mi się pokazały na początku i na końcu tego miesiąca. Na początku opieka. Ktoś Was otoczy opieką, albo to Wy kogoś otoczycie opieką. Wcześniej pojawiła się też szóstka denarów, na której jest ta osoba, która wyciąga pomocną dłoń. Dlatego też taka sytuacja może się pokazać w tym pierwszym tygodniu. W ogóle taka ciepła atmosfera w pracy mi się pokazała. Mimo tego, że się zbliża nów, to wszyscy zaczynają być dla siebie tacy mili, opiekuńczy i dobrze. Potem natomiast ta energetyka zmienia się. Mamy dwie piątki, czyli walka. Walka o swoje, pole bitwy wręcz. Dużo myśli, dużo rozmów. Te dwa tygodnie tutaj trzeba będzie uważać, ale wykorzystajcie te umiejętności komunikacji, które się pojawiły też w tym aspekcie emocji. Skoro tak dojrzewacie, tak się zmieniacie, to może warto by było też w pracy wykorzystać tę dojrzałość, tę mądrość, żeby dogadać się po prostu. Wychodzicie obronną ręką. Siła. Siła argumentów. Siła przebicia.
Także wygrywacie, szóstka była siła, fajnie, no. Może być trochę ciężko przez te 2 tygodnie, ale wychodzicie po prostu zwycięsko. Zdrowie, samopoczucie, na co tutaj zwrócić uwagę? Szczególnie tutaj dla pań mi się pokazała taka rada, aby w drugim tygodniu coś tam może się zadziać na przykład z jajnikami. Na to zwrócić uwagę, kochane panie, bo tutaj mam 2 monet, tutaj mam cesarzową, sprawy kobiece. Też rada jest taka, aby chwilę odczekać, chwilę poczekać, nie reagować od razu, umiarkowanie zaraz potem, może dopiero pod koniec miesiąca. Oczywiście jak to jest coś nagłego, no to od razu zareagować, ale jeżeli to jest taka sprawa, która nie wzbudza waszych niepokojów, to po prostu chwilę poczekać do tego końca tego miesiąca. Ostatni tydzień lutego to jest bardzo dobry tydzień na wszelkiego rodzaju upiększanie. Czyli można wtedy się zapisać na jakieś zabiegi kosmetyczne, nawet do fryzjera po prostu, żeby zadbać o siebie. Też lepiej się poczujecie. Wiosna idzie, czas też coś zmienić. Ale też wszelkiego rodzaju zabiegi będą się lepiej goiły. I ta cesarzowa o tym chce przypomnieć. Co jest na końcu talii? Kapłanka. Zaufaj swojej intuicji w tym miesiącu. Tak mi się to kojarzy, że bardzo współgra ta kapłanka z tą śmiercią. Zmianę. Poczuj zmianę tak bardzo wewnętrznie. I doceń też tę zmianę, która się szykuje. Może też trochę odpocznij. No, 4 mieczy, odpocznij. Tutaj nie widzę raczej w kontekście tego czytania tych kart jako 4 mieczy, jako chorobę. Bardziej jako odpoczynek. Z tymi zabiegami kosmetycznymi to współgrałoby, by poddanie się komuś, żeby ktoś po prostu nami się zaopiekował, tak? Słońce, wcześniej 6 denarów, wyciągnięcie ręki. Pozwólcie się w tym miesiącu sobą zaopiekować, bo taka chwila wytchnienia pozwoli wam zobaczyć te zmiany, które na pewno przyjdą. Na pewno się zadzieją już w pierwszym tygodniu, ale warto by było zobaczyć to jeszcze takim wewnętrznym swoim okiem. Czyli intuicją. Życzę wam dobrego miesiąca, kochane lwy, i do usłyszenia już w innych filmikach albo za miesiąc. Pa, pa!